jeszcze dzisiaj biją dzwony. Płacz żałosny, płacz strwożony. Męka pańska coraz bliżej. Oczy syna coraz wyżej wpatrują ojca. Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą z żalem gorzkim i rozpaczą. Wkrótce siądą do wieczerzy. Jeden nie zmówi pacierzy, tylko zdradzi. Jeszcze dzisiaj mówią dzwony, jak zostanie upodlony Bóg w ciele człowieka, jaka kaźń i śmierć go czeka, nim duchem powstanie. Jutro zamilkną już dzwony, świat zostanie pogrążony w głuchej ciszy i żałobie. Staną warty przy grobie i wnet zasną. Znów obudzą ich dzwony, śpiew radosny, śpiew natchniony, odkupieniem win śmiertelnych, zatrzaśnięciem wrót piekielnych, powrotem do Ojca. Nim, zanim milkną, coraz ciszej biją dzwony, coraz słabiej biją ludzkie serca. Patrzcie, ile na stole leży pisanek. Każda ma oczy malowane, naklejane. Każda ma uśmiech kolorowy i leży na stole grzecznie, żeby się nie potuć przypadkiem w dzień świąteczny. Ale pamiętajcie, pisanki nie są do jedzenia. Z pisanek wykluwają się świąteczne życzenia. Droga społeczności Szkoły Podstawowej imieniem Stanisława Konarskiego w Radziorzu. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Niech trudny czas pandemicznej rzeczywistości nie pozbawi nas radości i świętowania. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie najbliższej rodziny. Wesołych świąt wielkanocnych. Jeszcze jedna prośba. Przestrzegajcie obowiązujących zasad i obostrzeń, bo również od naszej postawy zależy, kiedy znowu spotkamy się w murach naszej szkoły. Oby jak najszybciej.